Czekaj, jak my nazwaliśmy ten podcast? Miniaturowy podcast Melfa. O, znakomicie, dobrze. Witamy was w takim razie w zasadzie premierowym, pierwszym, pełnoprawnym pierwszym odcinku miniaturowego podcastu Melfa, zapisu naszych rozmów. Tym razem jest nas dwóch. Jestem ja, czyli Czarek, oraz towarzyszy mi Andrzej. Dzień dobry. No i dzisiaj chcielibyśmy dużo krócej niż moglibyśmy porozmawiać na temat tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości odnośnie komputerowych gier RPG, czy też raczej, jak powinniśmy powiedzieć, gier z elementami RPG. Chociaż nie kryjemy nadziei, że część z tych tytułów faktycznie okaże się pełnoprawnymi RPGami. Byłoby super. Ta lista jest mocno subiektywna. To jest coś, co jakoś tam nas kręci, na co my czekamy, więc na pewno nie jest to lista wyczerpująca gier typu RPG albo z elementami RPG, które wychodzą w najbliższym roku. Czyż nie? Albo które niewłaściwie bierze się za tak. RPG, a w rzeczywistości są po prostu grami przygodowymi, strzelankami. Zostawmy nomenklaturę. Każdy sobie sam odpowie na to pytanie, co uważa za grę RPG. A my zaczęlibyśmy od czegoś, od czego no, musimy zacząć. Nie wypada zacząć od innego tytułu, jak... Od nadchodzącego ze stajni Lariana, oczywiście, Baldur's Gate 3. Tak. Data wydania jest nieznana cały czas. On został, w ogóle ten tytuł został ogłoszony dopiero oficjalnie na tegorocznym E3. Wypuścili taki króciutki trailer, zwiastun, na którym tak naprawdę niewiele widać. Poza tym, że faktycznie jest Baldur 3... I poza tym, że są złe elitidy, łupieżcy umysłów, które atakują wrota Baldura. Co tak naprawdę już jest dużo i niedużo. To też nie jest zupełnie nic. Zaczęli przecież od tajemniczej trójki. Były osoby, które uważały, że są to fejkowe newsy. Byłem jedną z tych osób, przyznaję się bez bicia. Nie wierzyłem do samego końca, że będzie Baldur 3. Że to może być cokolwiek i no... Były już plotki o tym, że Larian stara się od Wizards of the Coast o prawa do tej marki. Później, kiedy w dalszej kolejności pojawił się filmik ilustrujący właśnie łupieżców umysłu, elitidów i rycerza płomiennej pięści. Ach, wspomnienia. No właśnie, to bardzo mocno, ten trailer, mimo że tam trwa jakoś ponad minutę, to bardzo mocno uderza w takie nostalgiczne tony, pokazuje to, co tak naprawdę powinien pokazać, chcąc zachęcić starych fanów tej marki do tego, żeby wrócili i wydali swoje pieniążki na trójkę, więc pod tym względem jak najbardziej robi robotę. Ale potem pojawiło się coś jeszcze lepszego, coś, co daje gwarancję, że no, to jest cały czas ten sam Larian, który no, przynajmniej w moim przypadku tak było, zachwycił mnie sposobem przedstawienia świata i wszystkich możliwości w ramach Divinity Original Sin 2. Właśnie, bo tutaj krótkie wtrącenie, no, że tak jak już wspomnieliśmy, odpowiedzialni za Baldura 3 są panowie i panie z Larian Studios, czyli To jest dokładnie to studio, które ostatnimi czasy wypuszczało serię Divinity. Zwłaszcza ostatnie Original Sin oraz Original Sin 2. Które były bardzo dobrymi grami, właśnie RPGami. No tutaj możemy chyba pełnoprawnie użyć tego określenia. Tak, szczególnie dwójka była pod wieloma względami wybitna, uważam. Potwierdzę. Ale to, co było w jakiś sposób magiczne dotyczące tego studia, jaka atmosfera, przynajmniej jak to przedstawiali na licznych filmikach tych takich Dev Diaries wypuszczanych co jakiś czas na kanale YouTube, na ich stronie, ilustrujących jak oni pracowali nad konkretnymi elementami tej gry. I coś takiego w tym stylu pojawiło się w przypadku ich starań. Starań to bardzo fajnie tak to przedstawiają, tak, właśnie. O walkę, starania o licencję do Baldur's Gate'a, gdzie przecież pojawili się w siedzibie Wizards of the Coast, zaangażowali nawet, no przynajmniej tak to wygląda, recepcjonistkę, która też w tej intrydze bierze udział, cały ten pomysł z magicznym wywarem, z zamknięciem, uwięzieniem jednego z autorów świata. To wszystko zostało fajnie zrobione. A to, że między zarówno Wizards of the Coast a Larianem
panuje zgoda co do tego, jak widzą, jak postrzegają świat i jego budowę, że mają tam sporo stycznych, jak przyznali w tym samym filmiku, w tym wywiadzie. No, dla mnie jest to... Dla mnie daje to duże szanse na to, że faktycznie kto jak kto, ale Larian sprosta wyzwaniu. Znaczy nie ma wątpliwości, że ten filmik, bo zresztą kto go jeszcze nie widział, może sobie jak najbardziej go sprawdzić, co zresztą polecamy. To jest kanał YouTube'owy Lariana i tam jest coś, co oni chyba Community Update, coś takiego nazywają odnośnie Baldura, więc tam trwa z 10 minut i faktycznie opisuje fabularnie, jak te starania wyglądały. No i należy mieć oczywiście świadomość, że to jest film propagandowy, no inaczej tego nazwać nie można. To jest wiadomość, którą oni chcą, żeby ich potencjalni odbiorcy odebrali i zinterpretowali tę wiadomość w określony sposób. No i tak też zrobiliśmy. Tak też się dzieje. A jak naprawdę wygląda praca nad Baldurem w tym studiu, no to ciężko nam powiedzieć, ale tak jak zresztą wspomniałeś, po grach typu Original Sin oraz Original Sin 2, no ja wierzę w ten projekt, nie ukrywam. Od początku wydawało mi się to troszkę, tak jak wspominaliśmy, ja nie wierzyłem do końca, że wyjdzie Baldur 3, że w ogóle zostanie zapowiedziany. Jeszcze nie wyszedł, może jeszcze nie wyjść, ale został przynajmniej zapowiedziany. Nie wierzyłem, że to się stanie. Ba, mało tego, kiedy zaczęły się szerzyć te plotki, że Larian pracuje nad jakąś nową grą z cyferką 3 w nazwie, no to przyznam szczerze, że dużo bardziej liczyłem i trzymałem kciuki za kontynuację wspomnianego już tutaj Original Sin 2, aniżeli za wielki powrót Baldurów. Od wydania poprzednich Wrót Baldura minęło prawie 20 lat, więc generalnie człowiek się przyzwyczaił, że to jest zamknięty cykl, jedynka, dwójka i Tronbala. W zasadzie jedynym powodem, oczywistym powodem, żeby wracać do tej marki, no to jest chęć zarobienia pieniążków. Gdyby Larian po prostu ogłosił, że pracuje nad nowym RPG-iem bazującym nawet na tych DD-kach w świecie Forgotten Realms, nowym izometrycznym RPG-iem, no to on na początku nie miałby nawet procenta tego hype'u, tych oczekiwań, które już tej reklamy, którą ma zapewnioną w momencie, kiedy pyk, robi ogłoszenie, robimy Baldura 3. Żyć nie umierać. Gracze sami rzucają w nich w zasadzie pieniędzmi. To znaczy, wiesz, ja podejrzewam, że oni bardzo, poza tym, że z pewnością był świadomy zabieg, po prostu chcieli konkretnie celować w skojarzenia związane z Baldurem, jak również i ze wszystkim, co... Dobrze, ale chcieli celować, bo chcieli na tym zarobić pieniążki, no to wiadomo, że tak to działa. No, jak każda firma. No to więc każdej firmy to jest cel, to rzecz jasna. Ale w jaki sposób inaczej można byłoby krótko ująć to, w jakim świecie chcemy poprowadzić, chcemy przedstawić historię, co chcemy zaakcentować, do czego być może chcemy nawiązać. Zresztą oni, pojawiło się kilka artykułów, kilka wywiadów, gdzie oni wspominają niedostatki ostatniego swojego tytułu, Divinity Original Sin 2, to poprawić, że chcieliby coś, czego nie udało im się uzyskać w tej grze, w Divinity 2, Original Sin 2, to znaczy rozbudowane relacje między towarzyszami, żeby taką rzeczywiście mieć szansę stworzenia drużyny z żywymi nastawieniami względem siebie i członków i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak to było w Baldurach. Tak, faktycznie, bo tam to świetnie zostało poprowadzone. Jeśli coś takiego uda im się osiągnąć, a nawet więcej, z bardziej złożonymi mechanikami, no, czego więcej entuzjasta RPG-ów, fan Lariana i świata Forgotten Realms mógłby sobie życzyć. Żeby nie było przy tym wszystkim, co powiedziałem, że dla mnie to jest ewidentny skok na kasę, nazywanie tego Baldurem 3, bo równie dobrze to mogłaby być zupełnie niezależna pewnie gra, w ogóle nie połączona ze światem Wrót Baldura, no to mimo to oczywiście generalnie no czuję się kupiony tym pomysłem i tą ideą i tym powrotem do tego świata. Jeżeli tylko będzie możliwość, to zrobię sobie swój pre-order. No i będę czekał, licząc, że po prostu to się okaże dobrym RPG-iem, dobrą grą. A że przy okazji to będzie się zaliczało do tego cyklu Baldurów, będzie kolejną częścią, no to dla mnie osobiście to jest tylko i wyłącznie dodatek. Powtórzę, po prostu w pierwszej kolejności zwyczajnie liczę na grę, na dobrego RPG-a. A czy to się okaże faktycznie rzeczywistym spadkobiercą Baldurów? Zobaczymy. To jest troszkę dla mnie kwestia drugorzędna. Przy czym przy tych wszystkich wielkich, z oczywistych względów, wielkich oczekiwaniach odnośnie samej gry,
aktualnie nadal wiemy bardzo niewiele na temat samej rozgrywki, na temat samej fabuły. Tylko tyle, co o czym wspominaliśmy, o tym krótkim zwiastunie. Nie wiemy, że to będą Dedeki piąta edycja, czyli to już nam jakoś fabularnie, powiedzmy, ustawia, jeżeli będą się trzymać tej chronologii tego świata Forgotten Realms, około 100 lat, ponad 100 lat po wydarzeniach z dwójki, z Baldur's Gate 2. No i właśnie to jest pytanie, czego w takim razie oczekujesz, bo już bardziej fabularnie. Wiemy, że będą ci Illithidzi, łupieżcy umysłów. Więc może króciutko, co jeszcze? Jak Illithidzi, no to wiadomo, że od razu skojarzenia z Githiankami. Może jakiś przeciwnik. Może jakiś epizod w Podmroku. Generalnie jesteśmy chyba zgodni co do tego, że nie ma co na siłę w tym momencie wpychać jakichś nawiązań i na siłę wiązać fabularnie tę część z poprzednimi częściami. Nie sądzę, ale sami twórcy przyznali, że jeśli nadarzy się okazja i faktycznie będzie po temu sens, to chętnie skorzystają z jakiegoś wspomnienia odwołującego się do wydarzeń z Baldur's Gate 2, Tronbala. Być może jacyś bohaterowie, którzy mają zdolność do wielowiekowego życia, no, elfy przede wszystkim, tak przypuszczam. Wspominki super, pojedyncze nawiązania w postaci NPC-ów super, ale generalnie no chyba saga dziecięcia Bala, tego konkretnego, no została całkowicie zamknięta i sfinalizowana w Tronie Bala. Nie ma co... Jestem przekonany, o czym zresztą oni również pisali w tym wywiadzie, że nie zamierzają ruszać dziecka Bala. To jest historia skończona, zamknięta, nie ma tu już nic więcej do dodania. Więc wszystko, co się wydarzy, to już będzie jakaś koncepcja fabularna obmyślana wspólnie z Wizards of the Coast, tak żeby to się wszystko trzymało, brzydko mówiąc, kupy. Warto, Żeby to miało sens. No, pytanie też, na ile to tak naprawdę będzie się... Na ile ta cała fabuła będzie krążyła wokół Wrót Baldura tytułowych, bo wiemy, że tak, któryś z twórców wspominał w jednym z wywiadów, że faktycznie to jest jeden z początkowych etapów gry, kiedy gracz dociera do Wrót Baldura i zapewne widzi tam te spustosz, te zniszczenia. Tak, że zniszczenia już tam, albo jeszcze się to wszystko albo dzieje, albo zaraz będą. Albo właśnie, albo to już się stało, albo jest w trakcie. Z tego, co słyszałem, z tego, co czytałem, to gracz nie będzie miał tego wielkiego, tytułowego miasta oddanego do dyspozycji, tak jak to było w jedynce Wrót Baldura. No właśnie, czyli też to tak naprawdę będzie jakaś pewnie lokacja początkowa, z której dopiero będziemy wyruszali w wielki świat, próbując zapewne powstrzymać tę inwazję, czy co to tak naprawdę się Zresztą sam dzieje. Pomysł mnie wydaje się bardzo interesujący, żeby w to wszystko wpleść łupieżców umysłu, którzy no nie byli specjalnie eksploatowani. Poza epizodami w poprzednich grach, gdzie zawsze to byli przeciwnicy, ciężcy przeciwnicy, z którymi trzeba było się mierzyć, na przykład właśnie epizod w Podmroku z Baldura dwójki, no to tak naprawdę faktycznie to już chyba bardziej ci wspomniane Githianki, chociażby za sprawą serii Neverwinter, były już bardziej wyeksplorowane. Neverwinter Nights 2, tak, jak najbardziej. I ta cała przygoda ze srebrnym ostrzem, no sądzę, że skorzystają i tutaj z tego wątku tej rasy. No nie widzę, żeby miało być inaczej. No ja czekam tylko na więcej informacji. Wszystko będę chłonął jak gąbka. Bardzo dobrze. No i fajnie też by było to, o czym już troszkę wspomniałeś, żeby zaimplementowali część z mechanik, które się już sprawdziły w Original Sin i Original Sin 2. Albo ewentualnie je usprawnili. Już nie mówię tutaj o, nazwijmy to, takich bardziej fabularnych zagrywkach, jak właśnie ożywienie kompanów, żeby oni bardziej ze sobą rozmawiali niezależnie, tworzyli bardziej drużynę, ale też mechaniki odnośnie na przykład używania, możliwości używania zaklęć poza walkami, jak właśnie chociażby w Original Sin, zaklęcie teleportacji, chyba no to jest podstawa w eksploracji mapy, i żeby tutaj też tego typu sztuczki były możliwe. No ja uważam, że to jest oczywiste, że ich podejście do projektowania świata, lokacji, bo to chyba cały czas będą lokacje, większe, mniejsze, ale jednak lokacje, nieotwarty świat. Taką też mam nadzieję, przyznam szczerze. To sposób, w jaki można było podejść do zadań w Divinity Original Sin 2, jakby wielość ścieżek i rozwiązań była naprawdę imponująca. Mam więc, co jak wspomniałem, uważam, że to oczywiste. W przypadku Lariana
oni pójdą tą ścieżką, sądzę, albo jeszcze ją udoskonalą, żeby te opcje interakcji ze światem, czy to poprzez wspomniane przez ciebie zaklęcie teleportacji, czy z wykorzystaniem może jeszcze innych środków, bo przecież Forgotten Realms to jest cały setting z masą rozwiązań magicznych, oj, tak. Mnóstwem zaklęć, które w części przynajmniej, mam nadzieję, uda im się zaimplementować. Także właśnie po to, żeby radzić sobie z trudnościami na mapie w czasie eksploracji. Walka to walka, ale No eksploracja i osłanianie generalnie mapy i terenów w Baldurach, no to był dosyć ważny element tej rozgrywki. Zawsze po krawędziach. Zawsze po krawędziach i potem dopiero odsłaniamy ten czarny, zakryty środek. Tak było. To może teraz weźmy na tapet Cyberpunka, który chyba w tym momencie cieszy się największym hype'em, jeszcze większymi oczekiwaniami. W zasadzie to w świadomości graczy to ta gra chyba już jest sukcesem. Tak też mam, odnoszę takie wrażenie. Po interwencji Keanu Reevesa, który przecież wywołał nieprawdopodobny mistrzowski szum. Mistrzowski ruch. No, marketingowo zrobili się to świetnie. Idealnie. Wykorzystali aktora największego formatu, aktora jeszcze to takiego aktora, który tak dobrze kojarzy się chyba wszystkim fanom kinematografii, fanom filmów akcji. Ostatnio coraz bardziej popularnego John'ego Wicka. No ale wcześniej też oczywiście Johnny Mnemonic, później Matrix. Chociaż bardzo często, nie wiem nawet czy nie częściej niż samo imię i nazwisko tego aktora, pojawia się, widziałem w licznych komentarzach pod filmikami na YouTube z tej prezentacji na konferencji E3, pojawia się Johnny Wick na scenie. To imię bohatera z tych filmów, tytułowego John'ego Wicka właśnie, no przykleiło się już na dobre do aktora. Nie tylko to, z całą pewnością, ale jest, tym bardziej, że przecież trzecia część miała premierę stosunkowo dlatego niedawno. Mówię, że to jest genialna zagrywka, bo oni musieli go zakontraktować dużo wcześniej, no bo musieli go zaimplementować w grze. Tak, mówili, zdaje się, że on przez przynajmniej rok przed konferencją już współpracował z firmą więc i nikt o tym nie wiedział. Idealnie się wstrzelili, że ten John Wick 3 wyszedł, że okazał się sukcesem na miarę tej marki, że to jeszcze bardziej podbudowało popularność tego aktora i teraz swobodnie można go użyć do reklamowania i do promocji Cyberpunka jako takiego. Także to jest, potwierdzam, świetne rozwiązanie. Ale to może troszkę konkretów na początek, w sensie, że Cyberpunk wychodzi 2077, Cyberpunk wychodzi 16 kwietnia, przynajmniej na tę chwilę przyszłego roku. Można już oczywiście robić preorderki. Zrobiłeś już swój preorder, Andrzeju? Nie. Raczej to sobie pominę. Ja się dałem złapać po prostu na tę przynętę, na tę żyłkę jak ostatni frajer, ale liczę, że nie wyjdę na tym najgorzej. Wszystko opiera się o, jak sama nazwa wskazuje, świat cyberpunka. Wedle systemu, to jest bazowo to był system do papierowych, fabularnych gier RPG, takich tradycyjnych. W czym tam było chyba, były dwie edycje. Na pewno był Cyberpunk 2013 i potem był Cyberpunk 2020. To jest ta najświeższa papierowa edycja. I wydaje mi się, że to, będące Cyberpunkiem 2077, jest jakąś po prostu kolejną edycją tego, nazwijmy to, świata. Kolejnym jakimś wyobrażeniem tych realiów. Mm-hmm. No czyli generalnie wiadomo, na czym polega Cyberpunk. Złe mega korporacje rządzą światem, częściowo tam większa, może nie większa część, ale znaczący procent ludności tam cierpi biedę i robi pod siebie generalnie, no a my jako ten najemnik, bo to już wiadomo, że będziemy grali postacią od zera wykreowaną przez CD Projekt, przy czym mam też nadzieję, że my również będziemy mogli go w jakimś stopniu kreować podczas wydarzeń w grze. To znaczy, według, że tu pozwolę sobie na drobną korektę, Czarku, według CD Projektu to tak naprawdę gracz, w odróżnieniu od, jak sami mówili w wywiadach i pisali w artykułach, w odróżnieniu od Wiedźmina Trójki, to tutaj właśnie gracz ma szansę stworzyć swojego bohatera. Czy to będzie ta V, czy ten V? Ale generalnie V, więc oni musieli stworzyć jakieś podstawy, stwierdzili, że no mimo wszystko nie dadzą graczowi
szansy na wykreowanie swojego bohatera, no bo jak to? To wtedy przecież byłby RPG. Tu więc no ja jestem zdania, że ta gra po tym co widziałem, takim RPG-iem w tak definiowanym jak ja go definiuję, z możliwościami kreowania swojej postaci w ramach rzecz jasna ograniczeń narzuconych przez system, przez komputer, przez skrypty, to wciąż chcą stworzyć jakiś obraz na podobieństwo tego co mieliśmy w Wiedźminie. Czyli tylko, gramy że... po prostu wykreowaną już postacią, tak. Określonym zestawie zachowań i tak dalej. Do jakiegoś stopnia tak. Jak sami stwierdzili, to trochę trudniejsze jest, ponieważ nie mają już materiału źródłowego. Nie wiedzą, jakim tak naprawdę, tak jak wiedzieli, jakim bohaterem jest Wiedźmin, Geralt. Tak, tutaj jest to coś, jest to tabula rasa. Jest to coś stworzonego z absolutnych zrębów. Więc jest ciężej nawet tworzyć, jak sami zauważyli, questy poboczne, różne zadania. Coś wciąż chcą nam to homonto narzucić, chcą nam to założyć, to ograniczenie, niestety. No ale no bo muszą jakoś osadzić tę postać w tym świecie. Skoro chcą opowiedzieć w miarę zwartą fabułę i przygodę, no to... dużo bardziej to zadziała, jeżeli ten bohater będzie już jakoś w tym świecie osadzony. Znaczy on ma być jakimś tam po prostu najemnikiem, który tam na początku ma zostać wykorzystany, potem uratowany przez tego Johnnego Silverhanda, czyli Keanu Reevesa. No i jak rozumiem, wszystko będzie polegało na jakimś odegraniu się na tych megakorporacjach, które pewnie go w jakiś tam sposób zdradziły, czy też no, zostawiły na pastwę losu na skraju śmierci. Zresztą całkiem... niemało wiadomo o roli Johnnego Reevesa. No, jak Johnnego Reevesa. Johnnego Reevesa. Johnnego Silverhanda. No to jest postać już generalnie osadzona w tym uniwersum. To jest tak? Postać bardzo osadzona w tym uniwersum, ale również wiadomo kim jest. Tu uwaga, spoiler. Duchowy, cybernetyczny towarzysz głównego bohatera. No, czyli równie dobrze to może być postać, która w tym świecie już fizycznie na przykład nie żyje. I chyba tak właśnie jest. Bo nie wiem, jak to jest w tych papierowych RPG-ach, czy tam wedle jakiegoś tam dziei tego świata, chronologii Johnny Silverhand żyje, czy nie. Wiem, że na pewno no generalnie odgrywa jakąś tam znaczącą rolę. Przynajmniej w tym Cyberpunku 2020 odgrywa jakąś tam znaczącą rolę w tym świecie. Jako tam wokalista, muzyk i tak gitarzysta tego zespołu, jak samuraj bodajże, czy coś takiego. Ale jak to będzie w tej grze, no to ciężko powiedzieć. Ty twierdzisz, że to będzie raczej jego niematerialna postać. Zdaje się, że tak. Zdaje się, że to jest no, rodzaj takiego właśnie cybernetycznego ducha. Mówili o tym, pisali. Okay. Więc to jest jakaś już konkretna informacja na temat tego, kim jest ten Johnny Silverhand. Znaczy generalnie na samym świecie Cyberpunka w tym papierowym wydaniu 2020 aż tak bardzo się nie wyznaje, więc szczegółów nie znam. Nie wiem, kim był tam ten Johnny Silverhand, czy ta postać już była. Jeśli tak, no fajnie, że wykorzystali kogoś, kto będzie punktem odniesienia do tego, co jest charakterystyczne dla systemu papierowego. No, to jest postać bardzo mocno osadzona w tym świecie. Ja szczerze mówiąc nie czekam na tę grę tak bardzo jak na produkcję Lariana, ale to czego... Zgadza się. Możesz potraktować to jako jakieś świętokradztwo, ale faktycznie mam trochę inne priorytety. Natomiast to czego bym oczekiwał od tej gry przede wszystkim to, że przedstawi ciekawą historię. Sporo było o walce, sporo pokazywali tego świata. Właśnie to miałem powiedzieć, że generalnie sporo już materiałów i trailer, i jakieś długie gameplaye są już normalnie dostępne, więc generalnie widać, na czym oni się skupili. I to no, przypomina, nie wiem, takie pierwsze skojarzenia, które mi przychodzą na myśl, to te nowe Deus Exy, jeżeli chodzi o powiedzmy sposób rozgrywki, może faktycznie z lepiej rozbudowanymi dialogami, jakimiś wyborami, questami pobocznymi i tak dalej, no ale generalnie no faktycznie raczej FPS. FPS akcji, gra akcji z elementami RPG i rozwoju postaci niż pełnoprawny RPG. Co oczywiście nie jest żadną wadą, jeżeli tego właśnie się oczekuje. No, jeżeli przychodzi się z takim nastawieniem, że tego oczekujemy od tej gry. Absolutnie. No więc
czekamy jeszcze pół roku w zasadzie, nawet troszkę więcej. Czekamy niezmiennie. Zgadza się. No i dalej mamy grę, która ma już premierę w tym roku, konkretnie 25 października. I tu już... Musisz mówić o dziele Obsidiana. Tak, i zapewne. Tu już faktycznie mamy nadzieję na to, że to będzie RPG pełnoprawny. Mówimy oczywiście o The Outer Worlds, czy też Falloutie New Vegas w kosmosie, jak podtytuł mógłby głosić, gdyby byli wystarczająco odważni i mieli prawa do tej marki. To prawda. Powiedziałeś, że no, czekamy, mamy nadzieję, że to gra będzie tutaj spod tej marki RPGów. Faktycznie, a przynajmniej, że będzie grą o tak skonstruowanych możliwościach, o takich mechanikach, o takich opcjach, jak właśnie wspomniany Fallout New Vegas. No tak wszystko się zapowiada. Tutaj też nie ma... Znaczy są trailery, są jakieś strzępki gameplayu, które widziałem i tu faktycznie no wygląda dosłownie jak Fallout New Vegas. W troszkę odświeżonej formie graficznej, ale też bez przesady. Te postacie tam są dosyć kanciaste i ruszają się jak roboty. Mhm. Ale no chociażby jakieś tam urywki, nie wiem, dialogów, które widziałem, które można przeprowadzać, opcje dialogowe, które zależą głównie od statystyk twojej postaci, twojej reputacji, no to rozumiem, to jest to, czego oczekujemy od tej gry. Głównie. Bo Fallout New Vegas pod tym względem był naprawdę bardzo fajny i to tak naprawdę ta gra udowodniła, że da się zrobić dobrego Fallouta w tej odświeżonej oprawie graficznej znanej z trójki. Tak, może jeszcze w kwestii ogólnoopisowej. Sama akcja The Outer Worlds dzieje się w jakimś retrofuturystycznym uniwersum. Będziemy się wcielać w rolę osadnika, który został wybudzony z hibernacji, który podróżował razem z tysiącami innych osób do nowej ziemskiej kolonii, gdzieś tam hen daleko w kosmosie. No i po wybudzeniu okazuje się, że statek był pozostawiony samopas, że generalnie tu jest jakiś spisek, jakaś intryga wielkich korporacji. No i my w tym wszystkim będziemy się musieli, prawda, odnaleźć, odegrać zapewne kluczową rolę, odnieść się w jakiś sposób i nasze poczynania będą się odnosić do interesów frakcji, których tutaj na pewno nie zabraknie w tym świecie gry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę klasyczna Obsidian, jeżeli mówimy tutaj o Falloutie szeroko pojętym. Jeśli Obsidian weźmie się za Fallouta, to można się tylko cieszyć, bo to co robi Bethesda, a zresztą to jest zupełnie na inny wątek. No dlatego jak rozumiem... W każdym razie, tak, jest to obiecujące. Wygląda to obiecująco. Ja nie spodziewam się niczego innego jak nawet przeniesienia pewnych dobrych schematów, dobrych przykładów z Fallouta New Vegas, którego naprawdę bardzo sobie chwalę. Grałem kilka razy, bardzo mi się to spodobało. Możliwości, jakie ta gra oferowała, zwłaszcza na etapie samego New Vegas. Tak, to jak... tam ta gra błyszczy naprawdę na tak, tym etapie. To jak dawało się wchodzić, można było krzyżować plany jednej frakcji, kolaborować z drugą, w pewnym momencie zwrócić się przeciwko albo jeszcze zbudować własną ścieżkę i być ponad tymi wszystkimi. Spodziewam się, że jeżeli znowu to biorą ci sami ludzie i budują tak naprawdę już własną markę, bez żadnego brzemienia tego, że to tak naprawdę pracują na innych, no bo byli... Tak naprawdę nazwijmy to podwykonawcami tego Fallouta New Vegas, bo to nadal była po prostu Bethesda, czyli Fallout. Mm-hmm. Oni po prostu byli studiem odpowiedzialni za ten konkretny, nazwijmy to, dodatek. To skoro już stoją na własnych nogach, tworzą własny produkt, własną markę, którą będą pewnie w przyszłości rozwijać, no to mimo wszystko spodziewam się, że mocno do tego przysiedli. I mam nadzieję, że to będzie coś... No, w zasadzie no, może nie powiem, że jestem w 100% tak pewien, że to będzie coś bardzo dobrego, bo to nigdy w tym przemyśleniu nie być w 100% tak pewnym, ale... 95%, może nawet 96%, że to będzie bardzo dobra gra i bardzo przyjemnie będzie się w niej grało. Wszystko na pewno zależy od tego, jakim typem fana jesteś. Spytasz fana Cyberpunka, to ci powie, że to będzie genialna rzecz. W każdym razie... Nie, no mówię to jako fan, jako człowiek, który ma bardzo duży sentyment do Falloutów tradycyjnych, tak to nazwijmy, który przeszedł trójkę, ale bez zachwytu i raz, jeden... który w czwórkę nawet nie zagrał. No ja zagrałem, w trójkę przeszedłem, zagrałem w czwórkę też przeszedłem. No i oczywiście grałem w New Vegas kilka razy, bo warto. I w odróżnieniu od New Vegas trójka i czwórka pojawiła się tylko raz
New Vegas przynajmniej 3 razy. No więc generalnie no to samo mówi się, tak? To samo przez się mówi. Jakie tak. mamy oczekiwania co do tych, co do tej gry i jaką wiarę pokładamy w twórców. To znowu się przewija ten motyw po raz kolejny. Po prostu wierzymy w twórców, którzy, może, których znamy. Może naiwnie. Może naiwnie, których znamy z poprzednich produktów, że tym razem również staną na wysokości zadania. Bo już się zdarzyło nam raz sparzyć, ale... No, żeby to raz, Andrzeju, żeby to raz. No, ale jednak kaliber jest, też ma wiele do powiedzenia. W każdym razie liczymy, że nasze oczekiwania zostaną zaspokojone. No dobrze. Przechodzimy chronologicznie troszkę dalej i w grudniu tego roku, czyli w 2019 roku, wychodzi coś, co początkowo miałem ogromne nadzieje, że okaże się pełnoprawnym spadkobiercą i pełnoprawną kontynuacją pewnej marki, ale wychodzi na to, że to niestety aż tak dobrze nie będzie. Mianowicie mówimy o Divinity Fallen Heroes, które fabularnie ma być kontynuacją Original Sin 2. Divinity Original Sin 2, ale wszystko wskazuje na to, że jeżeli chodzi o formę rozgrywki, no to troszkę się zmieni. To będzie mniej gra RPG, a bardziej rozgrywka będzie nastawiona na taktyczną walkę. Coś jak, przynajmniej wedle słów twórców, coś jak rozgrywka w XCOMach współczesnych. Czyli mamy jakąś grupę, drużynę, którą dowodzimy, jakąś armię, tak to nazwijmy w cudzysłowie, gdzie mamy bohaterów, tak zwanych weteranów znanych z poprzedniej części, to będą, tak podejrzewam, to będą ci ważniejsi NPC, znani z Original Sin 2, no i będziemy nimi dowodzili w walce. Ileś tam misji, bodajże chyba kilkadziesiąt, misje będziemy wykonywać, popychając fabułę do przodu, ale mówię, głównie nastawiając się na po prostu taktycznych starciach, na walce. Podzielam tutaj trochę twoje rozczarowanie, czy może żal spowodowany tym, że to nie jest pełnoprawna RPGowa kontynuacja historii z Divinity Original Sin 2, ale biorąc właśnie pod uwagę, kto to robi, znowu, tak, to nawet jeśli to przyjmie taką formę XCOMową, gdyby to było takie dobre też, bo XCOM również bardzo dobra tak, seria. Obie części super. Gdyby to przyjęło taką formułę, to biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że Larian przykłada wagę do smaczków fabularnych, do historii, to możemy otrzymać też naprawdę fajną mieszankę, ciekawą mieszankę narracyjno-taktyczną dzięki tej walce. No ale znowu, to będzie gra z elementami RPG, a nie pełnoprawny RPG. No tak, ale... Niestety, na co przyznam szczerze bardzo liczyłem, ale rozumiem, że tutaj większość zespołu skupia się na Baldurze 3, o którym sam skupiałaś na Baldurze 3, o którym tutaj już była mowa. Ciekawe historie zawsze są na wagę złota, więc jeśli uda im się opowiedzieć, uda im się stworzyć interesującą opowieść z wykorzystaniem bohaterów, których znamy z ich ostatniego tytułu, dowiemy się czegoś więcej o zdarzeniach, jakie miały miejsce po tym wszystkim, o czym pamiętamy. Fabularnie mamy po prostu pływać dalej, czy też podróżować na znany nam statku, na Lady Vengeance, i w ten sposób, jak rozumiem, to będzie nasze jakieś centrum dowodzenia i w ten sposób wykonywać kolejne misje z udziałem znanych nam już ulubionych NPC-ów z Original Sin 2. To może... Brzmi to intrygująco. Jakie to się okaże, no zobaczymy dopiero w grudniu. No ale nadal niesmak trochę pozostał, no bo mówię, jak ja zobaczyłem trailer, że wychodzi coś, co ma Divinity w nazwie od Lariana, to myślę sobie, no bardzo ciepło mi się zrobiło na serduszku, nie tylko na serduszku. A potem jak odpaliłem ten trailer, tak naprawdę zobaczyłem te fragmenty gameplayu i usłyszałem, że to ma być bardziej nastawione na taktyczne starcia, rozbudowany jeszcze ten system walki znany z Original Sin 2. No to troszkę mój entuzjazm opadł, nie ukrywam. Ale świetnie cię rozumiem, Czarku. I tak oczywiście sprawdzę, chociażby z uwagi na to, że jestem ciekawy właśnie, jak ta historia dalej się zwyczajnie potoczy. Ja też tym się zainteresuję, jak tylko wyjdzie. Nie czekam na to, rzecz jasna, z wypiekami, jak na zapowiedzianego wcześniej Baldura, ale... Sprawdzisz, jak będzie, to sprawdzisz. Może być ciekawe. Myślę, że po tym wszystkim, co tutaj do tej pory wygłosiliśmy, to Larian powinien zainteresować się współpracą z nami na dłuższą metę, bo słodzimy im całkowicie za darmo, jak frajerzy.
Tak, tylko jeśli im się powinie noga, to monet, to się wszystko odwróci, zdajesz sobie z tego sprawę. A mógł to być materiał sponsorowany, no nic. Na zakończenie może coś bardziej, nazwijmy to, hipsterskiego i nieoczywistego. Mianowicie jest sobie takie studio, nie wiem czy wiesz, Andrzeju. To jest oczywiście studio Iron Tower. Dokładnie odpowiedzialne tak. Odpowiedzialne za wybitną, wspaniałą moim zdaniem grę Age of Decadence. Słabo znaną w niektórych, w zasadzie tytuł, w większości kręgów. No jest nawet niezwykle, tych RPG-owych. Niezwykle niszowy. Coś, co powstawało długie, długie lata, zdaje się trochę ponad 10 lat nad tym tytułem pracowali, nad Age of Decadence. I to jest RPG. To jest RPG, który pozwala naprawdę w pełni odpowiedzialnym będąc za te słowa, pozwala grając zabójcą poczuć się jak zabójca, grając złodziejem być złodziejem, pozwala ci snuć intrygi, manipulować ludźmi, bohaterami, odkrywać świat na nieprawdopodobne sposoby, bo liczba statystyk, jaka tam się znajduje, jest ogromna. I różna konfiguracja tych statystyk pozwala ci na różne poprowadzenie pewnych przebiegów fabularnych, odkrycie miejsc, które normalnie, gdyby nie taka konfiguracja statystyk, byłyby nie do odkrycia i tak dalej, i tak dalej. Jest to krótka gra, ale niezwykle szeroka. Bo ona błyszczy właśnie, to jest jedna z tych gier, które błyszczą po kolejnych przejściach wątku fabularnego. I ta nowa, która zdaje się w tym momencie nosi nazwę Colony Ship. Tak, istotnie. Wedle Steama końcówka 2020 roku, data wydania, ale podejrzewam, że to nie jest jeszcze nic pewnego niestety. No oni już pracują od też dobrych kilku lat nad tym tytułem i tym razem w odróżnieniu od tego postapokaliptycznego, romańskiego, zniszczonego imperium, właśnie, które mieliśmy, bo to też jest ciekawe, tak? Że Age of Decadence ma dosyć unikalny setting. Tak. To jest wzorowany na imperium rzymskim postapokalipsa, więc jest element zaawansowanej technologii, jak również i typowego rynsztunku legionisty, nawet z wykorzystaniem części przynajmniej słownictwa, terminologii. Natomiast Colony Ship ma w odróżnieniu od tego settingu być już takim typowym science fiction. Statek, blastery, elementy kolonizacji, eksploracji planet. Coś już o tej grze wiadomo, nawet więcej niż coś, ale wciąż nie ma, zdaje się, żadnego nagrania wideo, które nie, by prezentowało. Nie, żadnej prezentacji z tego, co jakieś kompilacje, tak. Kompilacje tych charakterystyk tego nowego tytułu. Są jakieś screeny, na przykład na Steamie, tak. W galerii można sobie screeny pooglądać z mnóstwem statystyk oczywiście. Tak, tak, tak. Ale znowu, jakie to będzie miało przełożenie na gameplay? Mamy nadzieję, że takie jak w Age of Decadence przynajmniej. Bardzo dopieścili system walki i nadali przede wszystkim mnóstwo sensu tym rozlicznym mechanikom, które stosowali. A właśnie, tak, w Age of Decadence jest rewelacyjny system walki. Już abstrahując od tej szerokiej fabuły, o której wspominałeś, to chociażby z uwagi na właśnie sposób walki, warto tę grę sprawdzić. Jak dobrze zrobić. Więc niech sobie pracują spokojnie. Tutaj byłbym ostatnim, który chciałby ich poganiać, bo to właśnie takie tytuły powinny częściej wychodzić. Może nie zajmujące aż 10 lat, czy trochę ponad 10 lat czasu poświęconego na produkcję, może nawet coś mniejszego w sensie rozbudowania tej szerokości, ale żeby taki kierunek większość studiów obierało, to byłbym zachwycony. Znowu, po raz kolejny, myślę, że się nie zawiedziemy, patrząc na to, kto stoi za tym tytułem i co my robił w przeszłości. No więc tego się trzymajmy. Dokładnie. No to może jeszcze na zakończenie, Andrzeju, pozwolisz, że króciutką prywatę tutaj obstawię, gdyż znowu, to nie będzie RPG, jakoś mało RPG-ów w tych naszych oczekiwaniach RPG-owych. No ale cóż zrobić, taki mamy rynek. No ale zaczęliśmy od jednego przynajmniej. No, mamy taką nadzieję. Tak. No ale nie no, Larian musi. No w każdym razie, chodzi o to, że w przyszłym roku wychodzi gra o jakże pięknie brzmiącym tytule Dragon Ball Z Kakarot. I jest to nic innego jak zaskakujące. Jak gra akcji
z elementami RPG, osadzona właśnie w uniwersum Dragon Balla, która, jeżeli dobrze wierzyć twórcom i gameplayom, które już się pokazały w sieci, po prostu będzie odwzorowywała ścieżkę znaną nam z anime Dragon Ball Z. Ja osobiście mam spory sentyment zarówno do samego Dragon Balla, jak i do gier, nazwijmy to, tego typu, bo oprócz mnóstwa bijatek, jakie powstają w tym uniwersum, chociażby ostatnio był ten Xenoverse oraz ten chyba FighterZ, było coś takiego w zeszłym roku. Tyle, że Xenoverse w odróżnieniu od FighterZ jest takim Mortal Kombat w świecie Dragon Age'a, w świecie Dragon Balla, natomiast Xenoverse jest... Też tam jest jakaś taka jest jakaś oś fabularna, przecież to chodziło o wprowadzanie korekty do tych zmian w czasie, w historii, którą znamy. Wszystko to jest tylko pretekst do tego, żeby się ponapieprzać oczywiście, po mordach. Ale to napieprzanie się po mordach jest naprawdę fajnie zrobione w tych grach. Tak, dlatego tym bardziej tutaj, gdzie mamy mieć raz element napieprzania po mordach, bo nie da się zrobić gry o Dragon Ballu bez elementu napieprzania po mordach, ale oprócz tego ma być całkiem spory segment właśnie latania po mapach, lokacjach, podejmowania jakichś subquestów, zbierania ekwipunku, ekspienia, żeby nie powiedzieć grindowania, no a oprócz tego właśnie podążania ścieżką wyznaczoną przez znaną nam fabułę z Dragon Balla Z. Mówię, ja mam sentyment do gier, bo zostało mi brutalnie przerwane, mam sentyment do gier nie tyle bijatyk, co właśnie nazwijmy to bardzo prostymi RPG-ami, chociażby za czasów mojego dzieciństwa była niezwykle popularna taka gra na SNES-a. Bodajże było Legend of Super Saiyan, coś takiego. W każdym razie chodziło o to, że właśnie odtwarzaliśmy poczynania Goku oraz jego towarzyszy od początku Zetki, czyli od tego, jak Raditz przybywa, do momentu, to się chyba kończyło na sadze Freezy. Tak mi się coś kojarzy. I to była taka gra, gdzie faktycznie latało się po planszy, też zbierało jakieś przedmioty, podążało za jakąś fabułą, były statystyki, ekspienie i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego sama walka nie była w formie zręcznościowej bijatyki, ale była odgrywana za pomocą kart. Mhm. Czyli taka dosyć też typowe dla niektórych japońskich gier rozwiązanie, czyli wybieramy kartę, którą dana postać się posłuży w danej rundzie walki, no i ona odpowiada zarówno za nasz atak, jak i za siłę defensywy, jak i za rodzaj ataku, jaki możemy przeprowadzić. I w ten sposób się walczyło, ekspiło i to było bardzo przyjemne. Tam były jeszcze jakieś inne gry tego typu, pamiętam, że była jakaś podobna gra z, już ograniczona do sagi Freezy samej, do lotu na Namek, ale już nie pamiętam, jak ona się nazywała. W każdym razie swego czasu za dzieciaka mocno się w to zagrywałem. Jeżeli tutaj uda się chociaż procent tego uczucia odtworzyć twórcom, no to byłoby super. A gra wychodzi jakoś w przyszłym roku, czyli w 2020. Czekam. Czyli zaczęliśmy od sentymentów i skończyliśmy na sentymentach. W zasadzie cały ten segment był mocno sentymentalny, bo nie powiedzieliśmy, w zasadzie wszystko wywołuje w nas mniejszy bądź większy sentyment i nostalgię. Tak prawdę mówiąc. Bo i Outer World, no to wiadomo, to są te Fallouty, i Baldur's Gate, może Cyberpunk, Cyberpunk nie ma tego elementu nostalgii, faktycznie. To jest coś, co po prostu liczymy, bo znamy CD Projekt jako taki. No dobrze, sam mam sentyment, że posłużę się ponownie tym słowem do świata Dragon Balla, do Dragon Balla i jego bohaterów, więc... Może sprawdzisz. Zainteresuję się. A wspomniane tutaj mimowolnie Dragon Age, to czwórka chyba też gdzieś tam powstaje powoli. Tutaj nie odważę się już podjąć większej dyskusji na temat tej gry z uwagi na to, że do trójki mam dosyć mieszany stosunek, delikatnie mówiąc. Dyplomatycznie niezwykle. Też. Ale coś czwórka mi się wyjdzie obiło i mamy być w Imperium The Winter, czy jak to się tam nazywało, wśród tych magów. No to jest ciekawe miejsce. Sam w zasadzie wiem bardzo niewiele, chyba tylko tyle, że doszły mnie plotki o pracy nad czwartą częścią. I mogliby tego nie spieprzyć, no zrobić grę w stylu jedynki, byłoby super. Też, trzymałbym kciuki wtedy za Ale Bioware tak nie będzie, bardzo. Wiesz, Andrzej, że tak nie będzie. Tak nie będzie, a ostatnio odszedł od nich jedna z osób odpowiedzialnych za produkcję Anthem. Nie pamiętam jak to, ta gra takim sukcesem mościa, się okazała. Ale czemu? Jak się okazuje, spełnienie marzeń to czasami jest zderzenie z ziemią. Okay. Tak się okazało w przypadku tego jegomościa. No, można tylko by... Z tobie i mnie i nam podobnym możemy sobie tylko życzyć więcej gier w stylu Dragon Age Origins,
który powtarzając za tobą, był naprawdę udaną grą. Razem z dodatkiem stworzył bardzo interesującą historię, interesujący świat, fajnie to było przedstawione. Tylko takich więcej. Jak można było tak z pierwszej serii? No dobrze, no tym optymistycznym akcentem w każdym razie proponuję zakończyć ten już i tak przydługą dyskusję, przydługą dysputę. Słyszymy się jakoś niebawem przy okazji kolejnego niezwykle ważkiego tematu. Dziękuję ci, Andrzeju, za rozmowę. Dziękuję ci, Czarku, również. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, a nawet do usłyszenia.